Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SafeMod, a dzisiaj mam dla was mega fajną modyfikację, która daje nam paragona, może tak to nazwać, to jest jakby paragon do Dartingana, z tym, że jest to troszeczkę inna wersja niż to, co widzieliście ostatnio u mnie, bo jest to jakby połączenie całkowite, stworzenie jakby świątyni z naszego tutaj Dartingana, ale wszystko w swoim czasie. Oczywiście będziemy grali w trybie solo, jak zresztą uwielbiacie tryby solo, czy gramy tylko i wyłącznie Dartinganami. Zobaczymy, jak tutaj nimi mi pójdzie. Będzie troszeczkę ciężko oczywiście. Mapka bardzo przyjemna, znana oczywiście z wcześniejszych wersji baloniku, więc bardzo fajnie z piątki jest, bardzo dobrze ona oczywiście znana. No ale zobaczymy, jak mi w ogóle z tą mapką pójdzie, jak mi w ogóle z tą gierką pójdzie, więc trzymajcie oczywiście bardzo mocno w tym momencie kciuki, żeby wszystko nam się udało, żeby udało się to wyzwanie w pełni zrobić. I może okaże się, że to jest właśnie nasz mistrz, który będzie w stanie pobić naszego 8-bit monkey, który jest naprawdę na swoim podium już przez bardzo, bardzo długi czas i każdy z was kibicuje tylko, żebym znalazł wreszcie taką jednostkę, która będzie w stanie go pokonać. Oczywiście będziemy grali na dosyć sporym speedzie, żeby wszystko było jak najbardziej zbite, bo wiadomo, że będziemy grali do dosyć dalekich rund, więc no będzie się oczywiście działo. Mam też oczywiście naszego tutaj kochanego Normana, żeby nam tutaj pomógł w przypadku zarabiania, więc to jest dosyć oczywista sprawa, że on musi być tutaj wręcz z nami. Zostawiamy go po środku, on będzie nam zarabiał, bo potrzebujemy nazbierać dosyć sporo pieniędzy, żeby zbudować wszystkie piąte tiery naszego Dartinganera i zobaczymy, czy to, co zbudujemy, co stworzymy, będzie na tyle silne, żeby wygrać tą gierkę, żeby być faktycznie tą najsilniejszą wersją, najsilniejszą naszą jednostką. Dokładnie jeszcze do końca nie wiem, która jednostka będzie przemieniana w tą lepszą formę, więc postawimy go po dwóch stronach i zobaczymy, co z tego wyniknie. I na razie, jojku, czemu ja nie postawiłem w ogóle farmy od razu? Ej, save, o co, come on! Więc tu farma powinna stanąć od razu wręcz. No dobra, mój błąd oczywiście. Postawimy to troszeczkę dalej, bo wiecie, później może się okazać, że faktycznie postawię tutaj jeszcze wioskę. Na razie wioski nie planowałem, no ale zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Pójdziemy w dolną ścieżkę ze speedem, bo pójdziemy tutaj oczywiście pod dolną ścieżkę w ogóle, żeby tutaj ładnie atakować, więc to powinno być dosyć dobra... Dosyć dobre dla nas oczywiście rozwiązanie. No i zobaczymy. W przypadku pierwszego lida zastosuję tutaj jednak alchemika z tą wersją, żeby tylko i wyłącznie pomóc sobie z tym biciem, ale jak widzicie, no będzie to leciało szybko. Od razu się tego po prostu spodziewajcie, że cała nasza gierka będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dynamiczna, no bo trzeba to fajnie oczywiście wszystko wykonać. Lecimy dalej. Widzicie, super w naszym Normanie jest to, że wszystko co postawię, każda nasza postawiona jednostka jest wręcz od razu do zbustowania na 2-2-0 i to jest naprawdę mega, mega silne. Nie zmieszczę poważnie? Sobie żartujecie ze mnie teraz. To są jakieś żarty. Dobra, postawmy go jeszcze raz. Okej, darmowa farma? oczywiście, że tak. Więc super, bardzo, bardzo spoko. I dobra, mam nadzieję, że sobie teraz poradzimy z tym. Wiadomo, że no będzie ciężko, bo ja nic się nie boostuję, to jest chyba spory problem. Jak tak pójdziemy, co wy na to? To w ogóle ma sens? No, jakoś tam się obronimy. Jest ciężko oczywiście, jest bardzo ciężko, wręcz bym powiedział. Ale może jakoś sobie z tym damy radę. Ej, bronienie się tylko i wyłącznie tym działkiem jest dosyć karkołomne, mam wrażenie. No, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie sięgłem go! Czemu? Ej! Ile kółek? Jeszcze jedno kółko, dobra, spoko. Jeśli jeszcze jedno kółko, to jak najbardziej git. Oczywiście ustawiałem standardowo lock in place. Próbujemy dalej, czy go boostujemy? Próbujemy jeszcze. Wiecie, czym więcej zarobię teraz, to będzie lepiej dla mnie później, więc to będzie dobre wyjście. No ale teraz oczywiście już ten system trzeba zdecydowanie zrobić. Później może w ogóle na środku go postawimy. Ej, serio, już nie wiem, gdzie byłoby go najlepiej postawić. I oczywiście teraz na to celowanie. No i już powinno być w miarę spokojnie. To jest naprawdę strasznie mocna ścieżka i ona sobie tutaj powinna wręcz wyśmienicie radzić, więc tutaj żadnego teraz ja problemu się nie spodziewam. No bo jak możemy sobie nie radzić z takim oto zestawem? Ta jednostka w ogóle jest przekozacka.
No tutaj w szóstce oczywiście każdy dobrze wie, że to jest właśnie ta jednostka, która wygrywa całą gierkę i nie ma żadnego problemu na dłuższą metę, żeby z nią grać. Jak widzicie za nami, pieniążki lecą szybko, rundy lecą szybko, no bo tak się właśnie gra na maksymalnym speedzie. I polecam tą modyfikację, oczywiście standardowo. Wszystkie modyfikacje, które Was mogą interesować, są w opisie tego filmiku, żebyście mieli dostęp do tego, jak tylko po prostu będziecie mieli na to ochotę, więc jak najbardziej zachęcam. Tutaj sięgamy? Nie sięgamy, szkoda troszeczkę. Byłoby to troszkę lepsze, no ale okej, niestety na to nie poradzimy. W tym momencie oczywiście budujemy nasze Mankiopolis i następnie odbudowujemy całą resztę. No ta jednostka sobie solo radzi naprawdę daleko, więc jeśli macie jakiekolwiek tutaj problemy z przechodzeniem rund, polecam zdecydowanie zagrać sobie Dartinganerem. Jest on po prostu strasznie mocny i wam po prostu sam solo wygrywa gierkę. Widzicie sami, która to jest runda, a my sobie cały czas radzimy spoko, bez żadnego większego problemu. Więc jak najbardziej, no on jest po prostu za silny. On jest zdecydowanie za silny, ale zresztą w dwójce też jest problem z siłą tej jednostki, więc to się nie musimy za bardzo dziwić temu, że tak to właśnie wygląda. No i dobra, cała nasza sekcja odnośnie zarabiania jest już zabudowana, więc w tym momencie zostajemy już tylko i wyłącznie zbudować oczywiście piąte tiery i zobaczyć naszą jednostkę, która będzie musiała tą wielkę wygrać solo prawie. No tak, solo, bo będziemy ją tylko i wyłącznie boostowali wtedy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jestem mega ciekaw, czy nas tutaj faktycznie z tym wszystkim poradzi. Więc Mad oczywiście wlatuje już, więc w tym momencie de facto już nie mamy żadnego problemu z żadną jednostką, która tutaj będzie nas atakowała. No i będziemy testowali naszego kolosa, naszego mistrza wręcz. Ja go postawię, powiedzmy, w tym miejscu. To jest dobre miejsce na niego? No chyba tak, chociaż ja sobie tak myślę, może tu? Ale on by się musiał obracać. Tutaj też było dobre. Dobra, postawimy go w tym miejscu. No i zobaczmy teraz, jak on będzie wyglądał. Czy jesteście na to gotowi wszyscy, żeby go zbudować? Uwaga, lecimy. Budujemy naszą jednostkę. Szósty tier, czy Paragon. To jest ogólnie nazwane jako ta czarna świątynia, ale w wersji Dartinganowej. Więc zobaczmy, jak to wygląda. No właśnie, już widzicie zresztą, co to jest. Snipe. Jednostka, która rozgramia dosłownie wszystko. Nie ma dla niego po prostu żadnej świętości. On wszystko, co się tego pokaże na mapie, on to rozgromi na sekundę. Dlatego właśnie powiedziałem, że to jest prawdopodobnie nasza jednostka, która wygra. Która pokona w tym momencie już naszego faworyta. Naszego faworyta, którym jest właśnie 8-bit Monkey. Więc lecimy z maksymalnym speedem. Za mną oczywiście standardowo macie przycisk do race'a, więc też będę go używał. Odcinek będzie krótki, ja wiem, bo... Ej, dostałem randomową jednostkę jako free. Dobra, okej, insta mopka, jak najbardziej w porządku. Uwaga, teraz będą lagi! Puszczamy ile? 30 rund. Pokażmy, że to jest faworyt. To jest faworyt, który ma pokonać 8-bit Monkey. To jest ta jednostka, która właśnie dzisiaj zwycięża. Chociaż, no, to wszystko samo się tutaj idzie w tym momencie. Ale puścimy sporo naraz. Może to dlatego, tylko i wyłącznie. Dobra, ale na pewno bym go zboostował jeszcze. W tym momencie ma on jeszcze... Ej, to się odbija w ogóle. Ja nie wiedziałem, że to się w ogóle może odbijać od celi. Ej! Nie! Ty se żartujesz w tym momencie chyba. Ty se w tym momencie chyba żartujesz. Czemu ty sobie tak słabo z nim radzisz? Ej, o co chodzi? Ej, o co tutaj chodzi? Jak? Przecież to jest przekozak. To miał być przekozak, który nie będzie miał żadnego tutaj wyzwania. Dosłownie żadnego. On nie miał mieć tutaj konkurencji. Ej, co się dzieje? Co się właśnie w tym momencie tutaj zaczęło mi dziać, że on zaczął aż tak przegrywać? O co chodzi? Serio? Co się tutaj wyprawia? Nie mam pojęcia, serio. Nie mam żadnego pojęcia. Jestem naprawdę zdziwiony, nie wiem, czy to widać po mnie, ale jestem naprawdę zdziwiony temu, że on może sobie nie radzić. Zobaczcie, on jest maksymalnie zboostowany. To jest maksymalnie zboostowana jednostka.
Teraz już w ogóle z mega, mega boostem, więc no, jestem w ogóle w szoku, że on jakiekolwiek może być utrudnienie. Ja wiem, że gram na speedzie razy 25 grałem cały czas, teraz, no ale to i tak, czy jak nie powinno być dla niego żadnego wyzwania. 10 rund puszczam naraz. Puszczam mu 10 rund w tym momencie i on to musi wygrać. Ej, to miał być mój kozak, to miała być najsilniejsza jednostka w całej gierce. Obstawcie, do której rundy według was będzie w stanie on dotrzeć. Która runda jest maksymalna dla tej jednostki? Czemu ty tak sobie dziwnie radzisz? Ej, naprawdę, jestem naprawdę w jednym wielkim szoku w tym momencie. Sądziłem, że będzie sobie radził troszeczkę lepiej, a tutaj? Zapomniałem to, że są jedne wielkie lagi, gdy on tylko i wyłącznie działa. Więc to jest naprawdę mega problem. Ja bym na speedzie razy 25, tutaj nic nie widać. Tu dosłownie nic nie widać. Ej, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Dlaczego mu tak to dziwnie idzie, naprawdę? Wow, wow. On jest zboostowany. No nie dam rady go boostować jeszcze mocniej. Nie ma takiej opcji. To jest jego maksymalny boost. Golden Village nie wgrałem, dlatego mam już ją ściągniętą, ale Golden Village nie wgrałem, bo przy 8-bit Monkey też nie miałem Golden Village. Obstawiałem, że to jest faworyt. Obstawiałem, że to jest ta jednostka, która tą gierkę ma nam wygrać. A tu się okazuje, że jednak chyba niekoniecznie. Ale no zobaczymy, może to tylko moje takie przypuszczenia. Pamiętajmy, że oni robią 3 kółka, a jeszcze ani razu nie zrobili nawet jednego kółeczka, więc może jednak za szybko tu jakby skreślam tą jednostkę, może ona faktycznie będzie przekozacka i jeszcze pokaże swoje oblicze za moment, prawda? Może się tak oczywiście okazać, że ona będzie tak czy jak bardzo, bardzo silna. Puszczę znowu mu 10 rund naraz i zobaczymy. Ej, 10 rund to chyba spokojnie on wybroni, prawda? No co to jest dla niego, gdy on ma aż taki wielki damage? Przecież on tak mocno bije, że to naprawdę dla niego żaden problem nie powinien wręcz być z pokonaniem. A wy piszcie w komentarzu cały czas, która runda będzie tą maksymalną rundą. Zostawcie kciuka w górę, dzięki wielkie każdej osobie, która o tym pamięta, bo będziemy robili niedługo pewnie cięcie i zobaczymy, która runda będzie tą rundą maksymalną, do której będziemy w stanie tutaj dotrzeć, bo jestem sam naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Do tej rundy dotrę. Nie wiem, czy przez to, że on tak działa, a nie inaczej, nie lepiej było go postawić na środku jednak. A mogę dwóch postawić? Mam 4 miliony, więc wiecie co? Sprzedamy sobie cały środek, bo no przy 4 milionach to chyba nie muszę się bać tego, że mi pieniążków zabraknie. Tak mi się wydaje chyba, co? No chyba tak. Przy takiej kwocie pieniążków nie powinno mi chyba już zabraknąć. Tak mam mega lagi. To nie jest tak, że po prostu wolno klikam, tylko takie są lagi po prostu. Takie są po prostu lagi. Usuwamy Normana. Normalnie wybacz mi bardzo. No ale ciebie też musimy się pozbyć. No i zobaczmy, czy będziemy w stanie w ogóle zbudować to, co potrzebujemy. Halo moja myszka, gdzie ty jesteś? Okej, okay. Szybciutko odbudowujemy wszystkie tiery i zobaczymy, czy będziemy w stanie zbudować kolejną taką jednostkę, czy po prostu mi wywali komputer. Też bym się nie zdziwił oczywiście. Więc uwaga, lecimy. No, lagi wiem, lagi są wielkie. I uwaga, przemiana. Mogę mieć ich więcej. Ja mogę mieć takie 2 sztuki. Co to ma być? Czy ja mogę tutaj całą mapę tym zabudować? Czy ja mogę tym całą mapę zabudować w takim razie? I tak by się wydawało, prawda? Tak by się chyba wydawało, że mogę tak zrobić i faktycznie zabudować calutką mapę tymi jednostkami. Oczywiście tego nie będę robił, no bo to by było troszeczkę już przygięcie, prawda? To byłaby już leciutka oczywiście przesada. Ja bym tak odpiąłbym tego, bo chciałbym tutaj temu puścić boosta i może nawet przełożyć tamtego w to miejsce właśnie, żeby zobaczyć jego pełną siłę. To byłoby ciekawe, to byłoby zdecydowanie ciekawe. Więc tak oczywiście też spróbujemy zrobić. Przełożymy wszystko tutaj. Zobaczymy, jak to sobie będzie oczywiście radziło. Ale są lagi. Ale są lagi, żeby cokolwiek tutaj zbić w tym momencie. Mogę oczywiście budować wszystko jak chcę. Mam modyfikację na 5 tiery Unlimited. Mogę budować 5 tierów ile tylko mam ochotę, więc bardzo, bardzo fajnie.
Więc to jest po prostu idealna wręcz sprawa. Więc dobudowujemy jeszcze tą jednostkę oczywiście. To jest zboostowaną maksymalnie. Dawaj! Lagi, puszczajcie! No i zobaczymy, do której rundy ten zestaw będzie w stanie sobie poradzić. Oczywiście tego usuwamy. Już go usuwamy? Może jeszcze nie, bo jeszcze nie nabiło tych wszystkich punktów. Ja czekajcie, przecież nie nabiję tych punktów, przecież ja nie mam odpalonego tutaj automatycznego puszczania, więc jak on tutaj miał nawet to ładować? No nie ma takowej możliwości, więc to trzeba jak najszybciej oczywiście poprawić, żeby to wszystko ponabijać. Jak nabiję tutaj do 10, to będziemy usuwali wszystko pozostałe. Ale może puściłbym, póki mamy jeszcze tutaj dwie sztuki, puściłbym do końca wszystko, wszystko. Sześciutko tutaj mam. Najwyżej się wykupię. Wybuchnie czy nie wybuchnie komputer? Jak sądzicie? Obserwujcie w komentarzu, czy komputer wybuchnie, czy też nie. Dawaj, do końca, do końca. Puszczasz wszystkie sztuki, jakie tylko są możliwe. No, puściłem wszystko. Dosłownie wszystko. Czy to nie jest już pełna mapa? Jak ja to wygram, będę w szoku. Będę serio w szoku, bo puściłem około 30, 40? Ile puściłem rund tak w ogóle? 30 czy 40 rund naraz? Na rundzie 180 puścić tyle rund to jest troszeczkę spore wyzwanie i spore lagi oczywiście. No ale jak widzicie, wszystko da radę. Da radę bardzo powolutku, oczywiście to będziemy mieli, ale sobie z tym spokojnie powinniśmy poradzić. No i niestety coraz to gorzej. Sprzedałem tamtą oczywiście jednostkę, jak wam mówiłem. Tamte rundy przeszliśmy, ale tu chyba jest koniec. Ej, serio. Serio to jest koniec. 215 runda. Tylko i wyłącznie 215 runda. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Naprawdę wydawało mi się. Na początku ja sobie tak myślałem, hej, to jest przecież taka jednostka, że ona spokojnie wygra te rundy. Więc to jest taka jednostka mega, mega silna. Możliwa do zboostowania jeszcze. Więc to musi być kozak, a tutaj? No niestety nasz faworyt, nasza jednostka, która miała pokonać 8 bitmanki, okazała się zwykłym paragonem, który przeszedł do to słabiutkiej dosyć rundy. Ale mam nadzieję, że się bawiliście równie dobrze jak i ja, bo mnie się tutaj bardzo dobrze z tymi jednostkami bawi. Dziękuję wam za oglądanie oczywiście i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej, hej, pa!